Więc jak mieszka, to siada, nie ma problemu. Samochodem też nie trzeba tym busem wozić pana Bronka po licznikach, jak to się zdarza, bo sam dyrektor pytałem, czy ma, było mało czasu, no to dostał kierowcę i samochód. Tak jak w Kopsie. Słuchajcie, pokażcie mi jedną rzecz. Mówimy teraz, tu się zgadzam z jednym. Też nie słyszałem, żeby dyrektor narzekał na pana Bronka, że źle pracuje. Nie słyszałem. Dlatego ile to miesięcy? Styczeń, grudzień, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. 8 miesięcy. Nikt tutaj nie galopował, nie zrobił szybko. Tu wszystko spokojnie się odbywa. A jak zmobilizować? To mówię, za chwilę przyjdą panie z nocy i powiedzą, my nie będziemy robili. Tutaj pan Polski powie, no dajcie im rowery, niech jeżdżą. To nie jest nic złego, że poprawiamy sprawność zakładów. To odczyty. Mówimy, że to jest bez sensu. Chcę powiedzieć, że w Europie wszędzie są odczyty. Jeżeli chodzi o energię, to już są całe miejscowości, gdzie facet nie przychodzi, bo już jest przesył. To już będzie szło w tą stronę. Za chwilę wszyscy będziemy mieli to odczyty. Czy będziemy chcieli, czy nie, bo za chwilę będzie jakaś ustawa i wszyscy będą to robili. Ta technika idzie ciągle do przodu. Koszty spadają i to już jest inaczej, jak było 5 lat temu, a dzisiaj. Także tutaj nie ma nic złego. I gdyby pan Bronek był złym pracownikiem, tak jak powiedziałem, nie byłoby problemu, żeby tą sprawę zrobić. Dobry, dlatego dostał takie szanse. Dziękuję. Już krzyczę na mnie, że na to mówił tak, nie było pana radnego Wyklasa, który nie był na tej sesji, także nie wiem o czym mówić, na komisji, także nie wiem o czym mówić, tak ja wiem, proszę, dla podjętowania tego. A druga rzecz, to nie jest tak, że pan Bronek jeździ rowerem i czynicy sytuacja, to często i gęsto jest tak, że on to patrzy, przywożą go pracownicy firmowym samochodem zakładu komunalnego i pod koniec dnia przyjeżdżają i zabierają, jeżeli kończy. Zgadza się, panie Bronku? Tak jest? Bardzo sporadycznie to jest, jeżeli to szybko ma wykonać, to po mnie przyjadą, żebym się zdążył rozliczyć, a tak to korzystam ze swojego samochodu prywatnego, panie Kowalski. Prywatnego. No proszę odnotować, ile rady będę korzystał, dobrze? Proszę się, zdrowy szafoni, proszę. Po prostu tylko podsumować. W dużej mierze się zgadzam z wypowiedzią pana wójta, ale też pan wójt nie poruszył kwestii różnych, o których żeśmy wczoraj rozmawiali, tam chodziło o pracowników, że niektórzy pracowników, też pan mówi, nie, że niektórzy pracownicy są po prostu, że się prawie nie nadają do tego. Obijają się dalej, ciężko jest zdyscyplinować i tak dalej, a to są też koszty. O jednym pracowniku to ja powiedziałem, nie będę mówić z nazwiska, to ja powiedziałem, że on tyle robi dobrego, a chyba więcej złego jak dobrego. Na razie nikt tego po prostu nie zaskarża, odszkodować nikt nie chce, ale no kiedyś to się może skończyć i to wtedy, że tak powiem, będą koszty, naprawdę koszty, nie? Na temat prawie jazdy to się nie wypowiadam. No bo nie będę się wypowiadał, nie? Na temat pana Kołackiego się wypowiem, bo tutaj pan Detlef powiedział dobrze, że komisja większość dokładnie tak, wprowadza protokół. Nie wszyscy się, bo to jest później głosowanie, nie wszyscy, panie Kołacki, pan powinien wiedzieć, nie wszyscy się na tym z tym zgadzają i pan teoretycznie to pan nic nie wie o tym, bo pan nie wie do końca i pan nic nie wie, bo przed chwilą nawet mówiłem, czy pan się zapoznał z tym? Nie. A to że no dzisiaj tak. I pan się z tym nie zgadza, oczywiście. Ma pan takie prawo. Gdyby pan do końca wiedział, to pan wiedział, co jest napisane. Panie Franku, pan był przy tym, odczytał, bo to jest na brudno napisane. Mieliśmy, odczytaliśmy to, odczytaliśmy, tak? I z tego jest tu właśnie uzasadnienie napisane. Zgadza się? No. I proszę wątpić, nie wprowadzać i nic tu nie ma, nie tego. Pan się z tym nie zgadza. I oczywiście jest pan szybko. No i wszystko. I tak bardzo i komisja.
nie ma tak, żeby wszyscy byli za. Nie ma zakonowani i wszyscy. Głosujemy. Pan radny też chciał zadać głos, tak? Czy... Ja już nie chcę. Pana Kowalskiego, że za tego tak podpowalczy. Pan radny tak nie ma. Ja bym mówił o udziale na maseczki. Ja się tego nie zrozumiałem. Szanowni Państwo, czy ktoś... Przepraszam, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Nie. Nie widzę. Wobec tego chciałem jeszcze zacytować punkt 25, artykuł 25a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, który mówi: radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani komisji, jeżeli dotyczy ona jego interesu prawnego. Wobec tego jest nas obecnych 12 na sali. Pan radny Nowak nie będzie mógł głosować, bo sprawa dotyczy jego własnego interesu, także uprawnionych będzie nas do głosowania 11. Jeżeli nie ma już więcej pytań ani głosów w dyskusji, przeczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Choczewo z dnia 5 września 2015 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę, warunków pracy i płacy radnego. Na podstawie artykułu 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje. Paragraf 1. Nie wyraża się zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę, a warunków pracy i płacy z radnym panem Przemysławem Nowakiem przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie. Paragraf 2. Uzasadnienie odmowy wyrażenia zgody stanowi załącznik do uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 3. To się zgadza. Wstrzymujących głosów nie ma. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 8-3 projekt uchwała za przyjęciem. Oddaję głos panu przewodniczącemu. Dziękuję radnym za dobrze obrony, a myślę, że w najbliższym czasie albo w późniejszym komentarzu widzę, że jednak to był związek wcześniej czy później, bo myślę, że sprawy się tam jakiś problem to wyjdzie. Także dziękuję radnym, że mnie obronili, a teraz praktycznie przechodzimy do punktu 5, ale wczoraj dostałem taki telefon i mieszkanie z Kurowa, może panowie się zorientowane, o co chodzi, że po prostu jest brak wykonania dokumentacji, oni mają po prostu niżej odprowadzenia ścieków i powiedziano im, że będą płacić za przeróbki z własnej kieszeni, więc takie pytanie powiedzieli, że nie będą płacić, żeby gmina się tym zajęła. I tylko tyle przekazuję, bo powiedziałem, że to jest sesja nadzwyczajna, że chcemy próbuję więcej do dodatkowo głosu. Ja wiem, bo kierownik mi to przekazał, mówimy o starej szkole, tak? O nowej szkole. O nowej szkole, nie wiem. Faktycznie, ale to akurat nie jest winny wykonawcy. Proszę o ciszę! Nie jest winny wykonawcy. Jak Państwo wiecie, zdobyłem taką trochę tych ról i tak dalej. Czekamy na dyrektora, spotykamy się z nim, żeby tam w części, nie mówię, że przyłącza, tylko rozciągnąć rurę, do której dało mi się to podłączyć. Szukamy w każdym razie rozwiązania, bo to nie jest wina jakby mieszkańców. Nie? Także trzeba znaleźć coś po środku. Nie możemy tego zrobić tak jakby z naszych pieniędzy, bo to było niezgodne z prawem, ale na pewno mieszkańców nie zostawimy, pomożemy. Mamy rozwiązanie, kierownik wymyślił. Mówię, rury mamy, za które trzeba zapłacić. Myślę, że coś dziękuję. Cześć. Zamykam 14 sesję.